Kim jestem, każdy z nas musi sobie to pytanie zadać. I teraz, kochani, kiedy się zastanowię nad tym, kim jestem, co ja wiem, nie, nie mam, ale co wiem o sobie, no to y, ta wiedza będzie raczej dosyć skromna. Oczywiście wiem, że coś czuję, że jestem w waszym towarzystwie, coś tam mówię, rozumiecie i tak dalej. To oczywiście wiem, wiem, ile mam lat i, i co jakie studia skończyłem. Ale jak zapytam, a właściwie to skąd ja się tu w ogóle wziąłem? To, że przyjechałem pociągiem z Krakowa, to, to jest banalna sprawa. Ale chodzi o to, że w ogóle, że jestem. Co ja o tym wiem? Że ja w ogóle jestem. Nie przypominam sobie, żebym pertraktował z kimkolwiek na ten temat, kim będę, gdzie będę, że będę mężczyzną, a nie niewiastą, że, że będę Polakiem, a nie na przykład Ukraińcę, będę w tym wieku, a nie w innym żył, i tak dalej, i tak dalej. Nic na ten temat nie wiem. Jak zapytam dalej, no dobrze, ale po co ja tu w ogóle jestem? Znaczy, teraz jestem po to, żeby wam coś tam powiedzieć, nie? Zawracać głowę, ale tak naprawdę po co ja tu jestem na ziemi, o co w tym wszystkim chodzi, no to niestety kłania się tutaj Sokrates, wiem, że nic nie wiem. <grym> ja mówię o wiedzy, rzecz, rzetelnej wiedzy, a nie o mniemaniach. Bo na ten temat proszę sobie, sobie wybrać. Jest cała paleta i religii, i filozofii, i różnych takich poglądów na ten temat. Kim jestem, po co jestem, o co w tym życiu chodzi i tak dalej. Proszę sobie wybrać. nie? Ale to, to ten wybór mnie nie interesuje, ja chcę wiedzieć. A jak jeszcze powiem, że nie wiem, co będzie na końcu, bo no wiem, że, że pomrę, bo wszyscy pomarli, więc przypuszczam, że też sam pomrę. No i co wtedy? Kiedy się to ta cała historia ziemska dla mnie skończy. I co wtedy? Też nie wiem. Oczywiście proszę sobie wybrać, jest szereg i religii i tak dalej, które mówią w filozofii także, co potem. Nie? Ale ja nie, nie, nie wybieram sobie pasuje mi to czy tamto, ja chcę wiedzieć. Więc ja też nie wiem. Kochani, jeżeli nie wiem takich podstawowych rzeczy, no to ja niewiele wiem. Trzeba sobie uczciwie powiedzieć. Nie wiem, kim jestem, nie wiem po co jestem, o co w tym wszystkim chodzi, jaki to ma sens, jaki to ma zakończenie, i tak dalej. Ta refleksja wydaje się zupełnie, kochani, taka trochę dramatyczna i przygnębiająca. Ale, ale. Tu się zaczyna historia. Mianowicie Biblia mówi o stworzeniu człowieka. Jest bardzo ciekawy tekst mądrości Syracha. 17 rozdział, i tam mamy taki tekst, w którym autor, mędrzec Starego Testamentu, jakby streszcza koncepcję stworzenia człowieka, ale właściwie pisze to, co powiedziałbym jest jakimś faktem. Pan stworzył człowieka z ziemi i znów kazał mu do niej wrócić. no Każdy to obserwuje, że rzeczywiście my się rodzimy. Ziemię to nie należy traktować jako glebę tylko wszystko to, co na ziemi. Tak jest na początku napisane tak. Na początku Bóg stworzył niebo i ziemię. To ziemia to jest wszystko, co, co na ziemi, razem z, ze zwierzętami, z roślinami i z tym wszystkim, co tu jest. Ja. Natomiast nieba to jest tom wysoko i różnica między niebem i ziemią polega na tym, że to, co jest na ziemi, to my możemy, że tak powiem, dotknąć, zobaczyć i tak dalej, natomiast na, ziemi, na niebie widzimy, ale, ale nie ktoś spróbuje dotknąć to się nie da. Nie da się tego osiągnąć. Więc to, te, tego typu po, podział jest w Biblii. Nie? Więc ziemia to jest wszystko to, co razem z tą, na tej ziemi jest. Więc Bóg stworzył czeka z ziemi, znowu kazał mu do niej wrócić, co jest dla nas oczywiste. I potem tam y, troszeczkę autor nawiązuje do tych opisów stworzenia z Księgi Rodzaju, ale zostawiam to. Natomiast najważniejsze potem są takie rzeczy. Bóg stworzył i teraz tak, dał im, i to jest bardzo ważne, Określenie. Dał im wolną wolę, język i oczy, uszy i serce zdolne do myślenia. I kochani, to są znowu kolejne konkretne rzeczy, o których wiem. No bo przepraszam serdecznie, się tu przyszli. Dlaczego? Zmusił was ktoś? Na sznurku przyprowadził? Sami żeście przyszli. Czyli ta wolna wola, właśnie o to żeście przyszli. Wolna wola jest faktem. Na ile ona jest wolna, a na ile jest gdzieś tam, powiedzmy, uzależniona od jakichś wpływów takich czy innych, to jest osobna sprawa. Ale to, że jest, jest faktem. Najważniejszy dar, jaki człowiek otrzymał od Boga, i to stwierdzam, mogę, sobie, mogę pójść tu czy tam, wybrać taką drogę życia, taką. Ja zostałem zakonnikiem, prawdopodobnie w większości wejdziecie w związek małżeński, ale jesteście wolni, możecie też do zakonu wstąpić, co za problem. Jest taka przed Wami możliwość. Nie? Więc y, jest wolna wola. Potem jest dalej wymieniony tutaj język. Język przede wszystkim chodzi o zdolność komunikacji. To też jest faktem. Na przykład mówię do Was, a mam wrażenie, że Wy jednak słuchacie i coś rozumiecie z tego. Na ile to nie wiem, ale, ale takie mam wrażenie. W każdym razie, jak ja słucham kogoś, to wiem, co on mówi. Przynajmniej się też tak wydaje. W każdym razie, jakaś komunikacja jest taka czy inna. Ona oczywiście jest zawsze okrojona w jakiś sposób, ale oczy, uszy. Oczy oczywiście i uszy to są organy, którymi poznajemy. Przy czym w uszach jest zawsze akcent na tym, żebyśmy słyszeli, co ktoś mówi. Bo generalnie rzecz biorąc, trzeba może tak ogólną taką biblijną wizję przedstawić. Mianowicie w Biblii. Trzeba sobie zawsze zdawać sprawę z tego, że Biblia się zajmuje relacjami międzyosobowymi. Ona jest na wskroś osobowa. Także to trzeba sobie tak wyobrazić, troszeczkę inaczej niż my w myśleniu takim naukowym, bym powiedział, takim wziętym bardziej z filozofii greckiej niż z myśli hebrajskiej. Mianowicie dla Greków to jest tak. Gdyby Grek pisał Pismo Święte, to na początku, tak jak Żydzi napisali, na początku Bóg stworzył niebo i ziemię. Czyli wskazał, określi to przez wskazanie, wskazał ziemię, to co jest dotykalne, i niebo, co każdy widzi, a nie dotyka. Nie? Natomiast Grek by napisał, na początku Bóg stworzył kosmos. Rozumiecie? Abstrakcyjne pojęcie, które obejmuje wszystko. Nie? Tutaj jest przez wskazanie, a tutaj jest przez pojęcie abstrakcyjne. I teraz dla Greków i dla nas na przykład, jak jest powiedzmy stworzenie, to stworzenie przede wszystkim to jest materia. Gwiazdy, wiecie tam, jakieś planety, jakieś tam różne historie, kamienie, a potem powoli z tego próbujemy kombinować i robić życie. Nie? A z tego życia potem jeszcze człowieka. I tak, tak myśli e, e, nauka nasza. Natomiast dla Żydów to jest zupełnie inaczej. Świat, świat dla, dla Żydów, to są relacje między ludźmi. Natomiast cały świat w sensie natury, tak to Grecy myślą, to jest scenografia. Czyli jesteśmy w teatrze, gdzie rozgrywa się dramat między osobami i istotny jest ten dramat, sens tego dramatu, natomiast scenografia to jest drugorzędna sprawa. I tak na przykład, kochani, jeżeli najtrudniejsza, przynajmniej dla wielu ludzi tak się wydaje, najtrudniejsza księga Apokalipsa, tam są różne sceny. Nie? W tej Apokalipsie. To, to są y, takie metafory, i tak dalej. No ale jeżeli się właśnie bierze tak troszeczkę w naszej mentalności, takiej grecko-zachodniej, tutaj -zachodniej, i my chcemy to literalnie wiedzieć, co, kiedy, kto z kim, nie? no to w tym momencie dla Żyda to nie jest problem żaden. Bo rozgrywa się ten sam dramat, tylko w innej scenografii. W innej okoliczności, w innym, w innym kontekście historycznym, i tak dalej. Ale ten sam dramat. Ten sam dramat się rozgrywa. I stąd te obrazy nie dotyczą konkretnych wydarzeń historycznych, które my możemy umieścić na linii, powiedzmy, czasowej, tylko są pewnymi wydarzeniami, które, które się dokonują tu, czy tam, czy gdzie indziej. Tak zresztą w życiu ludzkim. Nie? Nie, więc, ale wracam. I teraz, dlatego tutaj, kiedy mówimy o uszach, to przede wszystkim chodzi nam o słuchanie. O spotkanie z drugim człowiekiem i słyszenie tego, co on mówi. Pan Jezus mówi, Kto ma uszy do słuchania, niechaj słucha. I, i zaczyna mówić w powieściach. To nie chodzi o żeby słyszał śpiew ptaka, tylko żeby słyszał to, co on mówi i rozumiał. O to mu chodzi. Dobra. Oczy, uszy i serce zdolne do myślenia. No i tutaj jest troszeczkę większy ekskurs. Mianowicie, wiecie, my myślimy. Zachodnie myślenie, że człowiek myśli głową. A to jest napisane serce zdolne do myślenia. Cała Biblia, cała tradycja ojców Kościoła jest oparta na myśleniu sercem. Myślenie głową, że tak powiem, nastąpiło, przejście z serca do głowy nastąpiło pod koniec średniowiecza, i to jest ten racjonalizm średniowieczny, fatalny w skutkach do dzisiaj dla nas. Od duchowy, fatalny. Mianowicie człowiek myśli. Sercem Biblii i to jeszcze przed biblijnym czasem, itd. Czym się różni myślenie głową i czym się myślenie sercem? Myślenie głową jest myśleniem abstrakcyjnym i przedmiotowym. To jest myślenie w nauce naszej, i itd. To jest takie myślenie. Natomiast myślenie sercem jest myśleniem, które obejmuje wszystko. Określenie serca, bo to jest niesamowicie ważna sprawa, określenie serca w tym, tak jak było rozumiane w Biblii i u ojców Kościoła. Mianowicie, kochani, serc, zaraz to podam, to określenie, bo dlatego, że my mamy zupełnie inne pojęcie serca. Myślenie, tak mówię, jest głową, ona jest, co zaszło w średniowieczu, mianowicie rozdarcie. Serce jest, zaraz zobaczycie, centrum. Tak był człowiek rozumiany, to jest centrum człowieka. Natomiast w średniowieczu rozdarto, że tak powiem, to centrum na głowę i serce. Serce, serca zrobiono centrum przeżywania emocji. W głowie z kolei intelekt i wolna. I tak my do dzisiaj funkcjonujemy. Stąd potem czasami niektórzy mówią, że naj, najdłuższą drogę jako człowiek musi przejść to z głowy do serca. W Biblii tego problemu nie było, dlatego że wszystko było w jednym miejscu. I teraz przeczytam to określenie serca, dlatego żebyście wiedzieli, o czym tam jest mowa w tym w Księdze Syrach. Serce jest mieszkaniem, w którym jestem, gdzie przebywam, według wyrażenia semickiego lub biblijnego, gdzie stępuję. Nawiasem mówiąc, to bardziej mi odpowiada niż to, gdzie jestem. Gdzie stępuję. Serce jest miejscem, gdzie stępuję a ja tam mam dopiero dojść. jest naszym ukrytym centrum, ukrytym centrum, nieuchwytnym dla naszego rozumu, ani dla innych. Jedynie Duch Boży może je zgłębić i poznać. Sami jesteśmy dla siebie tajemnicą. Pytając, a kim ja jestem, skąd się wziąłem i tak dalej, nie wiem. Sam jestem dla siebie tajemnicą. To jest fakt. Prosty, logiczny fakt. Znaczy, wniosek z faktu, który, który przeżywam, jedynie duch Boży może je zgłębić i poznać. Jest ono miejscem decyzji w głębi naszych wewnętrznych dążeń. Mimo tego, że serce jest nieprzeniknione dla mojego rozumu, to w sercu dokonują się decydujące rozstrzygnięcia. Jest miejscem prawdy, w którym wybieram życie lub śmierć. Jest miejscem spotkania, albowiem nasze życie ukształtowane na obraz Boży. Ma charakter relacyjny. Serce jest miejscem przymierza. To Katei z czwartej części, na początku tej czwartej części, która odnosi się do modlitwy. Kościół wraca do tego pierwotnego pojęcia serca. Zwracam uwagę na to, że w ogóle cała duchowość biblijna, ewangeliczna, jest duchowością serca. Po rozdarciu tego rozumu i serca od siedmiowiecza, duchowość. Yy, Duchowość sprowadzono do rozumu i woli. Emocje, i na przykład kiedy się mówiło w XVII wieku o modlitwie serca, rozumiano ją emocjonalnie i uważano za, za w pewnym momencie nawet za herezję. To znaczy, za coś drugorzędnego. Emocje tam sobie jakoś bujają, a tak naprawdę, rozum i wola to jest duch. Według, według tego naszego pojmowania. Natomiast tu jest zupełnie inaczej. Serce jest centrum, w którym są i rozum, i wola, i uczucia, wszystko. Ono, ono reprezentuje moje centrum, które dla mnie jest nieprzeniknione. Konie to jest najprostsze doświadczenie. Myślę, że Wy już to jakoś też wiecie człowiek sam nie rozumie siebie samego swoich reakcji szczególnie w sytuacjach zaskakujących nie rozumie dlaczego tak zareagował przecież to było głupie albo mądra akurat, bo czasami to się tak różnie bywa wiecie czasem raz, raz zareaguje bardzo głupio i mówi i się wstydzi potem a czasami nagle nic ni znowu przyszło mu coś takiego że zareagował w ten sposób że się nie spodziewał że, że w sobie ma tyle powiedzmy energii i odwagi czy, czy czegoś innego, szlachetnego, różnie to bywa. Ale sam siebie nie rozumie, dlaczego, skąd się to wzięło. A to właśnie koresponduje z tym pojęciem serca. To jest prawda o tym sercu. Poza tym to, co się nazywa u nas sumieniem, nie? to to jest też głos, który też do nas dochodzi z środka i skąd. Nie? My nie jesteśmy panami naszego sumienia. I to jest właśnie też relacja o tym, o, o sercu. I teraz idąc dalej yy, w tym tekście yy, mądrości Syracha, czytamy tak. Umieści, zaraz. Napełnił ich wiedzą i rozumem, o złym i dobru ich pouczą. I to trzeba mówić tutaj o sumieniu. Oczywiście każdy ma wyczucie w sumieniu, że coś jest dobre czy złe. I jedno jeszcze zdanie tutaj przeczytam. Umieścił oko swoje w ich sercu, w sercu, aby wielkość swoich dzieł im ukazać. To jest najbardziej tajemnicze zdanie, i y, trzeba powiedzieć tak: o ile to myślenie sercem jest myśleniem egzystencjalnym, to znaczy takim, które y, y, przenosi się, od razu się przekłada na działanie, na czyn, dokładnie tak jest w Ewangelii, i o to chodzi Panu Jezusowi. On mówi szereg razy, jakbyście czytali ten klasyczny wykład Jego o moralności chrześcijańskiej, znaczy Jego moralności ewangelicznej, piąty do siódmego rozdziału Mateusza, kazanie na górze, to zobaczycie, że Jemu cały czas chodzi o to, co się w sercu dzieje. Na przykład przykazanie nie zabijaj. Dzisiaj jak są dyskusje na temat nie zabijaj, przykazania, nie? no to teraz się rozszerza to nie zabijaj, nie? Już nie może być wyroku śmierci, nie? bo jak będzie wyrok śmierci, no to będzie zabijać, nie? nie wolno. W Starym Testamencie nie ma takiego zakazu. Nie zabijaj w Starym Testamencie znaczy nie wolno zabić człowieka niewinnego, tyle znaczy. Ale jak z bluźni to go ukamienujesz i tak dalej. Nie pozwoli, żeby taki bluźniec żył. Nie? Także tam wyroki śmierci są, na cudzołóstwo na przykład, 8 rozdział ma Jana. Mojżesz kazał takie cudzołożnice, właśnie kamienować. A co ty powiesz? Mojżesz kazał za cudzołówstwo kamienować. A ty co, co mówisz? No to jest pytanie do Pana Jezusa. I w oparciu o prawo. Więc nie zabijaj. W Starym testamencie nie miało charakteru tego, że nie wolno człowieka zabić, tylko nie wolno niewinnego zabić. A jeżeli ktoś jest winny, to go trzeba zabić, bo zgodnie z prawem. Natomiast my rozszerzamy to, Kierunku takim. Natomiast Pan Jezus w ogóle inaczej idzie. Mówi, jeżeli ktoś kogoś powie raka drugiemu, czyli powie mu przekleństwo jakieś na niego ze złością, nie? i już go w sercu zabił, i już podlega temu. Czyli zwraca uwagę na to, co się w sercu dzieje, a nie na rozszerzanie tego zakresu a kogo jeszcze można zabić, a kogo nie wolno a może zwierzęta też nie wolno zabijać, wiecie, i tak dalej. No i będziemy Jaroszami wszyscy i tak dalej. To, to się rozszerza dzisiaj, natomiast Pan Jezus zupełnie w innym kierunku idzie, nie? Się pyta, co się stało w sercu. To jest tylko taki przykład, możecie to zobaczyć na innym przykładach. Więc myślenie serca przekłada się na, 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 na życie bezpośrednio. I teraz jest tak, umieścił swoje oko w ich sercu, aby wielkość swoich dzieł im ukazać. To jest kochani, przedziwna rzecz. Bóg umieszcza swoje oko w naszym sercu, żebyśmy widzieli jego dzieła. Boga nikt nigdy, nigdy nie widział. W takim Starym Testamencie było takie przekonanie, że jeżeli ktoś by zobaczył Boga, musi umrzeć. Nie może dalej żyć na Ziemi. Musi umrzeć. I dlatego w Starym Testamencie jest szereg takich scen, gdzie, gdzie się boją, bo zobaczyli Anioła Bożego i tak dalej, że umrą. Natomiast rzeczywiście, natomiast my mamy widzieć jakby dzieła Boże. Jeżeli weźmiecie na przykład list do Rzymian, koniec pierwszego rozdziału, początek drugiego, to on, święty Paweł, pisze o Poganach, że oni też się nie mogą uchylić od, od winy, bo chociaż nie znają prawa, czyli tego prawa, który Bóg przekazał Izraelowi, oni tego prawa nie znają to jednak po stworzeniu powinni rozpoznać Stwórcę, a nie oddawać kult, cześć stworzeniu. Powinni rozpoznać Stwórcę. Dokładnie ten moment. Mają to oko od Boga i mają obowiązek rozpoznać Boga przez dzieła stworzenia. A klasycznym takim tekstem jest to, co Pan Jezus mówi do Filipa. Ten dialog krótki mówi. Filipie. Aha, bo Pan, Filip go prosi Pana Jezusa. Pokaż nam Ojca, to nam wystarczy. A mówi Filipie, tak długo jestem z wami, jeszcze mnie nie poznałeś? Kto mnie widzi, widzi Ojca. Rozumiecie? No jak widzi Ojca, kiedy widzi człowieka? No? Właśnie chodzi o to widzenie. To są, Pan Jezus też w stosunku do Żydów ma taki zarzut, że nie umiał rozpoznać w nim tego, co, co robi Ojciec. Bo on niczego innego nie robi, tylko to, co mu ojciec każe. I oni to powinien rozpoznać. A nie rozpoznają, to znaczy, są pokręceni wewnętrznie, mają zakłamane serce. Taki jest y, ósmy rozdział, szczególnie Jana. Jeżeli chcecie, to sobie możecie tam to przeczytać. <laughs> Okej. Okay. Nie wiem, kim jestem, po co i dlaczego, i tak dalej, ale jestem wyposażony. Wolną wolę, zdolność myślenia i nie tylko takiego abstrakcyjnego, wiecie, takiego kalkulacyjnego. Tylko myślenia, które, które jest czynne w życiu. Przy czym, zwracam uwagę, punkt ciężkości jest położony na relacjach międzyosobowych. Na tych relacjach jest położony. To zresztą wychodzi jeszcze w, w innych sprawach. Nie? Mam rozum, mało tego, mam sumienie, jeszcze mam zdolność widzenia czegoś, czego nie widać. Tak nawiasem mówiąc, kochani, to tak. Naprawdę to my żyjemy przede wszystkim tym, czego nie widać. To jest paradoks, ale tak jest. Znaczy, najważniejsza, koń jest, żeby się zrealizować w życiu, jest to, żeby człowiek miał w sobie miłość. Spotkał miłość, realizował się w miłości. Tak? Proszę mi po powiedzieć, kto widział miłość na swoje oczy. Miłości nie widać. Miłość można rozpoznać po słowach, gestach, postawach itd. Ale można też ją oczywiście zakłamywać w ten sposób. To jest osobna sprawa. I teraz ta, ta jest potrzebna zdolność rozpoznania. I tak naprawdę, w spotkaniu z drugim człowiekiem, najważniejsze moje pytanie: Przyjaciel czy Bóg? rozumiecie. Kocha czy nienawidzi? To są najważniejsze, najważniejsze pytanie w spotkaniu z drugim człowiekiem. I zarówno miłość, jak i nienawiść nie jest widziane gołym okiem. To jest, to do tego musimy dochodzić. My żyjemy tym, czego nie widać. Rozumiecie? A to jest, my mamy taką zdolność, tutaj to jest ta zdolność rozszerzona także na ogląd Bożych rzeczy. Ok. Nie wiem, kim jestem, po co jestem, o co w tym życiu chodzi, ale mam wolną wolę, rozum, zdolność poznania i tak dalej. Ok? I teraz co, kochani? I teraz najważniejsza rzecz. Ja nie tyle jestem, ile się staję, przez to, co wybieram. Tutaj kapitalnym takim tekstem, który to pokazuje, jest rozmowa Pana Jezusa z takim uczonym w piśmie. To jest w Ewangelii Łukasza, to jest przypowieść o miłosiernym Samarytaninie. Ona jest przy, wy, poprzedzona takim dialogiem. Ten, ten uczony w piśmie pyta Pana Jezusa: A co jest najważniejsze w prawie i u proroku? Pan Jezus, mając do czynienia z uczonym w piśmie, mówi: A co czytasz? No i mówi: Będziesz miłował Boga całym swoim sercem, całym swoim umysłem i bliźniego jak siebie samego. Wspaniale powiedziałeś. Tak żyj, a będzie zbawiony. I on wtedy tłumacząc się, tak jest napisane w Ewangelii Łukasza, spytał: A kto jest moim bliźnim? To jest dziesiąty rozdział chyba Łukasza, o ile pamiętam, ten, ten, ta przypowiedź. A kto jest moim bliźnią? Czyli, jeżeli się zastanowimy nad tym pytaniem, bo będziesz miłował przykazanie miłości Boga, bliźniego. Czyli wobec kogo mnie, konkretnie, literalnie, wobec kogo mnie obowiązuje ta miłość? To jest takie pytanie. Jakich ludzi obejmuje ta, ta miłość? Kto jest moim bliźnim? Wobec kogo mnie to obowiązuje? I teraz kochani, pan Jezus na to odpowiada przypowieść, którą wszyscy dobrze znamy. Więc jest taka sytuacja, że jest pobity człowiek przez wójców. Przez leży przy drodze, to jest droga z Jerozolimy do Jerycha. To jest na terenie, gdzie mieszkali Żydzi i tam Żydzi chodzili. Więc pan Jezus tego nie mówi, ale to jest oczywiste, że to był Żyd. Ten pobity to był Żyd. I teraz koło niego przechodzi kapłan, lewita. Spotkali, zobaczyli. Ale minęli i poszli dalej. Przechodzi Samarytanin, specjalnie wybrany Samarytanin, bo dlatego uczonego w piśmie na pewno Samarytanin to bliźni nie był, bo to byli wrogowie Izraela. To był klasyczny wróg, tak jak celnik był klasycznym grzesznikiem, tak Samarytanin był klasycznym wrogiem. To jest synonim praktycznie wroga. I teraz idzie Samarytanin, i co się dzieje? Wzruszył się głęboko. Podszedł, opatrzył mu rany, wziął go na osła, zawiózł do gospody, opiekował się nim i tak dalej. Jeszcze jak wyjeżdżał dalej, to kazał gospodarzowi się nim zajmować, dał mu dwa denary, a jak mówi, jak będę wracał, gdybyś więcej wydał, to ja ci to zwrócę. I na koniec jest najważniejsze to pytanie. Pan Jezus pyta, a kto się okazał bliźnim tego człowieka? Kto się okazał, kto się stał bliźnim tego człowieka? Rozumiecie? To jest zupełnie inne pytanie, z innej strony. Odwrócone. To nie chodzi o to, że przykazanie miłości bliźniego jest zobowiązaniem moim wobec tam jakiejś grupy ludzi, których, którzy są moimi bliźnimi. To jest zupełnie coś innego, że ja przez gez miłosierdzia staję się bliźnim drugiego. To jest uzyskanie pewnej godności to ja się staję bliźnim drugiego człowieka. Ten człowiek jest półżywym, być może nawet był nieprzytomny cały czas. I on mu tytułu bliźniego swojego nie dał. Ten tytuł uzyskał przez miłosierdzie, a nie przez to, że tamten go uznał za bliźniego. Nie? Na to zwracam uwagę. I teraz, kochani, tutaj zwracam na to uwagę. To jest ten podstawowy schemat. Ja nie tyle jestem, tylko się staję albo obojętnym a nawet wrogiem albo bliźnim. A żeby jeszcze sprawę dokończyć, do, dopowiedzieć, postawić kropkę na dni, to sobie przypomnimy scenę, w której Pan Jezus mówi o sądzie ostatecznym, 25 rozdział Mateusza. Coście uczynili jednemu z tych moich braci najmniejszych? Mnieście uczynili. Czegoście nie uczynili jednemu z tych moich braci, najmniejszych? tegoście i mnie nie uczynili. Odejdźcie precz. Wychodźcie do mnie, wy odejdźcie precz. Rozumiecie? To jest metafizyka, którą prezentuje Ewangelia. Przez gest miłosierdzia, ja się staję bliźnim drugiego, a przez to staję się bratem Chrystusa, uczestnikiem Jego królestwa. To jest na różny sposób, kochani, przedstawione. Przychodzi rodzina do kafarna, o Pan Jezus naucza. I mówią mu, oto matka twojej bracia stoją i chcą z tobą rozmawiać, wywołują cię. A Pan Jezus mówi, a któż jest moją matką? Którzy są bracia? I pokazując na tych, którzy go, go słuchają, mówi, oto moja matka i moi bracia, bo ci, którzy słuchają słowa Bożego i wypełniają go, myślenie egzystencjalne, przekładające się na czyn, na gest. Oni są moją matką i bracia. Nie tam tamci na zewnątrz, nie ro, e, e, relacja krwi, tylko relacja poprzez Boga, poprzez posłuszeństwo Ojcu. Rozumiecie? To jest metafizyka, metafizyka e e ewangeliczna. Bo w metafizyce ewangelicznej nie chodzi o byt bytujący, bytowaniem jakimś tam, tylko chodzi o życie. Albo się staje dzieckiem Bożym, albo się staje obcym, czyli właściwie uczniem szatana. No, tak straszczając. Albo, albo. No nie ma innej możliwości finalnej. Rozumiemy. Nie tyle jestem, ile się staje a staje się przez to, co wybieram. I kochani, tutaj dotykamy czegoś niesamowitego. Wrócimy do Księgi Rodzaju, do opisu stworzenia. Bóg rzekł, stało się. Stwierdził, że jest dobre, okej, okay. następne. Stało się. Powiedział, stało się. Koniec. Wchodzi człowiek, uczymy człowieka na nasz obraz, podobnego nam. Jest refleksja i uczynił. Dlaczego taka refleksja i tak dalej? Dlatego, że dał mu wolność. Na początku w wczesnym średniowieczu powstało takie głupie pytanie. E, mianowicie była mowa o przymiotach bożych i jeden z przymiotów jest wszechmoc. No to dowcipni powiedzieli: no dobrze, no, jeżeli Bóg jest wszechmocny, no to czy stworzy kamień, którego sam nie podźwignie? No tak, jeżeli stworzy kamień, który nie podźwignie, to nie jest wszechmocny, bo go nie dźwignie. Ale jeżeli nie może stworzyć takiego kamienia, to też nie jest wszechmocny, bo, bo nie może stworzyć. Nie? To pytanie jest nielogiczne. Dlaczego? Jest niepoprawne. Dlatego, że ono zakłada, zakłada w sposób taki nieformalny to, że tak w logice mówiąc, że prawa z wnętrza zbioru są takie same, znaczy na brzegu zbioru są takie same jak we środku zbioru. Co jest zresztą nieprawdą. Najprostsza sprawa mamy kawę, wiecie. Po tak zwanemu tureckiemu zaparzymy, nie? A zasypiemy kawę, zalewamy, nie? No i, i patrzymy po prostu tak. Większość to opadła na dół, a wcześniej tam pływa na górze. Nie rozumiecie? Ale to, co pływa na górze, wcale nie jest lżejsze od tego, co jest na dnie. Tylko na powierzchni wody powstaje napięcie powierzchniowe to jest akurat granica. I jest tak, że ludzie naprawdę wprawni są stanie położyć na powierzchni wody Igłę. Ona będzie leżała na, tej, na tym napięciu, bo to napięcie powierzchownie spowoduje, że ona będzie leżała na tym. Ale jak prze, prze, przerwie to, 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 to napięcie, to ono spadnie oczywiście na dno. To samo jest z fusami od herbaty. Dokładnie ten sam. Natomiast logicznie rzecz biorąc, no to wystarczy zbiór liczb naturalnych. Prosta sprawa. Zbiór list naturalnych jest tak: A plus B jest zawsze większe od A. Ale jeżeli A to jest nieskończoność, to A plus B równa się A. Rozumiecie? Tu jest większe, a tu jest równe. Zmienia się logika. Więc to pytanie, czy Bóg stworzy i tak dalej, jest nielogiczne. Bo zakłada coś, co, co jest nieprawdą. Natomiast one są sensowne. jest sensowne. sensowne. Bo Bóg stworzył osoby wolne. Rozumiecie? I sam ich nie zbawi bez woli tych stworzeń, między innymi człowieka. To jest fundamentalna prawda. Bóg nikogo na siłę nie zbawi. U niego fundamentalną sprawą jest to, jeżeli chcesz, to chodź. Ale sam musisz chcieć. Jeżeli nie będzie z twojej strony tej chęci, to On cię na siłę nie zbawi. Jeżeli chcesz, to chodź. To jest absolutnie fundamentalna relacja i sprawa związana z z relacją człowieka do Boga. I teraz, kochani, popatrzcie, co się, co się z tego dziwnego zdania, nie wiem kim jestem, zaczyna dziać. Nie jesteśmy stworzeni mechanicznie. Żaden Matrix, kochani. Żaden Matrix. To nie jest Matrix. Bóg człowieka obdarzył wolnością i jest konsekwentny w tej materii. Ja, będąc mniej więcej w waszym wieku, z tego zdałem sprawę, byłem przerażony. Przerażony byłem. Jak sobie uświadomiłem, że Bóg y, poważnie traktuje głupią moją wolność. Autentycznie. To, co tutaj pisało, że ja tam gdzieś tam byłem, ten, <grym>, to ktoś tam, taki ksiądz starszy, mądry, opowiedział, a to taki, taki harcerski wymach był. <grym>, to rzeczywiście, to, co ja zrobiłem, to był taki harcerski wymach. Jak on to określił, po prostu taka, taka młodzieńcza fantazja. No, nierozsądna w pewnym sensie, no, ale fantazja w młodości taka jest. No i Konsekwencje były takie, że siedziałem przez ponad pół roku. Nieważne. To było w 1975 roku, kiedy was chyba na ziemię wyłożę. Jeszcze nikt chyba nie marzył o tym. W każdym razie to jest i teraz, Kani, to jest bardzo istotne. Bóg nas stwarza, jakby w dwóch etapach. Dał nam siebie z wyposażeniem. A teraz nas pyta, czy ty chcesz żyć? Czy chcesz być żyto, żywotrupem? Proszę bardzo. Chcesz żyć, czy chcesz być żywotrupem? Mówiąc językiem morożka, tak nawiasem mówiąc. Proszę sobie wybrać. Bóg nas jakby stwarza w dwóch etapach. Dając nas wyposażenie, zaprasza nas do życia. Tyle, że życie na obraz i podobieństwo Boga jest możliwe tylko w tej logice którą można by zawrzeć w tej sentencji soborowej. Człowiek jest na Ziemi jedyną istotą, którą Bóg chciał dla niej samej. Czyli ta, żeby ta istota stała się sobą, podmiotem swoich działań, rozumną, świadomą itd. itd. Ale nie może się w pełni zrealizować inaczej, jak tylko jako szczery, bezinteresowny dar z siebie. Rozumiecie? I żeby nie było żadnych wątpliwości, że tak jest, to sam stał się człowiekiem i to pokazał. Swoim życiu. Nikt mi życia nie odbiera, mówi Pan Jezus. Ja je sam daję. Ewangelista pisze Jan, umiłowawszy swoich, do końca ich umiłował. Do końca. Nikt mi życia nie odbiera, sam je oddaje. Dlatego jest kapłanem, a nie ofiarą tylko. Jest i ofiarem i kapłanem, ale jest kapłanem, który sam siebie składa na, na ofiarę. W każdym razie, On nas zaprasza do tej samej dynamiki. Stworzenie człowieka na obraz i podobieństwo Boga, to jest stworzenie człowieka, zaproszenie, bym powiedział, do tego, żeby człowiek podjął to, co ma zakodowane w swoim sercu, mianowicie dynamikę życia, taką, jaką jest, jaka jest u Boga. To jest dokładnie o to chodzi. Bóg jest miłością, tak Jan pisze w pierwszym liście. I to jest wszystko. Tak Bóg miło że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. To jest przejaw Jego miłości do końca. Bóg jest miłością i to jest, yy, 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 to jest cała jego dynamika. My miłości nie znamy, my się możemy tylko miłości uczyć od Niego. Pytanie jest tak: kapłan lewita przechodzą minęli. Sametrani się wzruszył. Dlaczego ten się wzruszył i poszedł, a ci przeszli obok? Dlaczego? To jest rozstrzygające, ta postawa, wybór, który pojawia się. Jeżeli się tak zastanowimy i sami się postawimy w tej sytuacji, no to się pojawiają, kochani, takie, takie skrajne myśli. Z jednej strony, właśnie tak. No, ten pobity człowiek, i tak dalej, to jest problem dla mnie. No, bo tak, ja tu się śpieszę, wiecie, mam jakieś ważne rzeczy do załatwienia, a tu mi leży taki wiecie, i jak ja się z nim zajmę, no to przecież czas mi upłynie, nie mówiąc o tym, że trud, pieniądze ewentualnie jeszcze stracę, a być może bandyci jeszcze gdzieś tu są i jeszcze mnie dopadną, i tak dalej, i tak dalej. To może niech się inni zajmą. Albo kapłan czy lewita może. Przecież ja idę do świątyni służyć. Jeżeli on jest nie, nieżywy, to zaciągnę nieczysto i nie będę mógł Bogu służyć. Panie Boże, miej mnie za usprawiedliwionego. No różne mogą być wątki tutaj w tym momencie. Ale z drugiej strony, sumienie woła, jemu trzeba pomóc. Gdybyś ty był na tym miejscu, to co byś chciał, żeby drugi, który koło ciebie przechodzi? Nie chciałbyś, żeby ci pomógł? Są dwa y, y, nurty, bym powiedział, myśli. I tutaj y, fundamentalna prawda związana z myślami Koń, o której praktycznie nikt nie mówi, a trzeba powiedzieć, jest fundamentalna prawda, mianowicie myśli na nas przychodzą. My ich nie produkujemy. Nam się wydaje, że produkujemy przez dyskurs czy coś takiego. My więc co najwyżej przywołujemy, natomiast nie produkujemy. Myśli na nas przychodzą i przychodzą różne myśli. Dobre, złe i tak dalej. Tak jak w tej sytuacji. One same przyjdą. Jak się jest taka sytuacja, ona, y, ta sytuacja niesie z, z sobą zaraz jakiś sens. To jest bardzo ważne, że człowiek. My, ja mówiłem, że my żyjemy ty, tym, czego nie widać. A przede wszystkim tym, czego nie widać, a my tym żyjemy, to jest sens. Każda sytuacja y, niesie ze sobą jakiś sens. No, wy tu siedzicie, ja Wam coś tu gadam i to ma jakiś sens. Może być bezsensowne, to jest inna sprawa, ale, ale choćby ten bezsens, to też jest jakiś sens, rozumiecie. To jest jakiś sens negatywny, no, ale zawsze jest jakiś sens. Nie? Lampa ma jakiś sens, no ona ma oświecać. Nie? Stół, komputer, cokolwiek, okulary, to ma wszystko, każda rzecz i każda relacja ma jakiś tam sens. Nawet jak się mijamy z kimś na ulicy, na przykład ten sens, że ja go nie mogę po prostu wejść w niego i zepchnąć z ulicy, muszę go ominąć, no, muszę choćby ten gest zrobić. Nawet taki, takie, takie mijanie się też ma ten sens, że mu, musimy sobie jakoś zrobić miejsce do przejścia chodnikiem na przykład. Nie? Każda sytuacja ma w sobie sens. Oczywiście ważny jest taki sens, który, który jest istotny, tak w tym momencie tego pobitego człowieka trzeba mu pomóc. To jest taki sens, który jest głęboki, bo chodzi o miłosierdzie. I ten sens jest najważniejszy oczywiście dla nas. Nie? I teraz kochani, ten sens przywołuje myśli. Z jednej strony te myśli są związane z namiętnością. Widzę ładną kobietę, tak jak pan Jezus mówi o tym, nie cudzołóż. Już kto pożąda kobiety, już ją w sercu cudzołożył. To jest też, to jest też szósty chyba rozdział Mateusza. Nie? Albo ci, którzy pobili tego człowieka, to co zrobili? No, chcieli kasę. No to go napadli i ograbili. Nie? Namiętność albo lęk. Co mi się stanie, jak dotknę go? Może zaciągnę nieczystość? Nie będę mógł służyć Panu Bogu. Niech się inni zajmą tym. Rozumiecie? To jest lęk. To są takie dwa mechanizmy, i jeżeli chodzi o pokusy i grę złych duchów, to one grają na tych dwóch. Kij i marchewka klasyka. Kij i marchewka. Przy czym kij jest zawsze mocniejsze od marchewki. Zaczyna się najczęściej od marchewki, a kończy się na kiu. To jest z jednej strony, a z drugiej strony przychodzą do nas myśli związane z sumieniem. Nie? To, co Bóg nam zostawił, pouczył nas o, 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 o dobru i złu, to, co czytaliśmy, dał nam sumienie, które do nas przemawia. I sumienie woła o miłosierdzie, o dobro. To są dwa nurty. Na tym gra Duch Święty, na tym grają złe duchy. Proszę sobie wybrać. I efekt jest taki, że albo jesteśmy obcy, stajemy się obcy, a tym samym odcinamy się od Chrystusa, albo stajemy się bliźnimi tego człowieka. Zwracam uwagę, że w 25 rozdziale Mateusza, Pan Jezus nie mówi, że ten najmniejszy to był Żyd, czy chrześcijanin, czy uczony Chrystusa, ktokolwiek. Czy był biały, czy czarny, czy żółty, czy czerwony, czy stary, młody, kobieta, mężczyzna. Nie ma mowy o tym. Polak, Żyd, czy jakiś tam powiedzmy Ukrainiec, czy Szwed, czy ktokolwiek. Nie ma mowy o tym. Ani o narodowości, ani o wieku, ani o niczym. Tylko po osu jeden z tych braci najmniejszych. Coś się uczyni jednemu z tych braci, Mnie się uczyni. I teraz. W tym momencie, idąc po, po tej linii, stajemy się braćmi Chrystusa. Blisko Jego albo separowani od niego. I ten wybór rozstrzyga o tym, kim się stajemy. Natomiast do tego wyboru dochodzi co? Dwa głosy tutaj są. Działające na sumienie, i działające na namiętności i lęk. I teraz wybór między tym jest najważniejszy. Mnisi bardzo dobrze wiedzieli, że życie duchowe sprowadza się właściwie do rozpoznawania myśli, które do nas przychodzą, wybór dobrych, odrzucenie złych. Cała, całe życie duchowe właściwie się sprowadza do tych rzeczy. Przy czym mówiąc myśli, nie myślimy tylko o intelektualnej treści, tylko myślimy także o wyobrażeniach, pragnieniach, lękach między innymi, marzeniach jakichś i tak dalej. To wszystko, co także przeżywamy. Nie? Czyli to jest bardzo szerokie rozumienie logizmoi, bo to po grecku od logos, logizmój, Czyli to, co do nas w ogóle przychodzi i ma jakiś sens w naszym przeżywaniu, w naszym życiu, w naszym myśleniu. I teraz rozróżnienie tego i odrzucenie złych, wybór dobrych, właśnie na tym się zasadza całe życie duchowe.